Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechor, witam w Wiedźminie 3. No byłem u tego kowala sam, między odcinkami. No minęło pół godzinki akurat od ostatniego nagrywania. No już miałem nie mieć czasu, a jednak okazuje się, że trochę tego czasu jeszcze mam. Ale dosłownie trochę, takie 20 minut. Więc proszę bardzo, jesteśmy koło niewgardzkiego obozowiska i teraz tak. Oni się bardzo obrażają, jeżeli próbuję coś ukraść w ich obecności. No, obrażają się na tyle, że są gotowi mnie zabić. No dobra, mam tutaj save'a, więc wam pokażę. Zależy mi na tej skrzynce tutaj. Bo ta skrzyneczka, no już nie gadajmy z nim, tylko weźmy. Ma spodnie kawalerzysty, które są na pewno lepsze od moich i też cidaryjską przeszywnicę. No, moment, zobaczmy, czy to jest w ogóle lepsze, czy to jest gra warta świeczki. Bo ja by co jestem w stanie zabić tych wszystkich. No porównajmy. Kurde, piechol znowu, nie tym spustem. Niby z grubsza to samo, jeżeli chodzi o pancerz, ale to jest przedmiot magiczny, przydałby mi się. No, 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 plus 40 do żywotności dodaję jeszcze dodatkowo. Cholera, dobra, czy w ogóle jestem w stanie wygrać z nimi starcie? No i na 16 poziomie jest ich, no, 3. I podejrzewam, gdzieś jeszcze będzie łucznik tutaj. Aha, jest tam. No dobra, zobaczymy. Czy Igni coś zrobi? O cholera, niewiele. To niby delikatna różnica poziomów tylko, a jednak zauważalna. O kurde, jednym cięciem. Dobra, ale riposty jak najbardziej obecne. No chyba naturalne jest to, że boję się najbardziej tego gościa starczą. No, on może przysporzyć najwięcej problemów. No ale niekiedy będę ripostował. Ale nie może ripostować wszystkiego niestety. Ej, myślałem, że go pominęło to podpalenie. Nie, tutaj będzie zbyt ciężko. A poza tym nie wiem, czy z tytułu tego, że zaatakowałem strażników, czy później w mieście coś by się niedobrego dla mnie nie wydarzyło. Ej! Aha, żyję. Dobra, ale straciłem wszystkie pieniądze. Ale czy na pewno wszystkie? Rzućmy okiem na licznik orenów Geralta. No, nie wszystkie, ale większość, bo troszeczkę więcej ich miałem. Ale stop, ale te spodnie mam we ekwipunku? Ej, no mam. Czy to nie było lepsze rozwiązanie? Tak po prostu dać się sklepać? No dobra, moment, zobaczmy, czy jakieś konsekwencje, jak podejdę jeszcze raz. Barbarzyńcy. No, nie wydaje mi się, żeby ta gadka jakoś się zmieniła bardzo. Co tu się wyrabia? Przeszywanicy nie wziąłem. Nie, dobra, wiesz co, sprawdzę, ile miałem wtedy orenów przy sobie. Więc tak, wczytajmy poprzedni zapis. W poszukiwaniu. No oczywiście tutaj wstępniak musi być, jeszcze nie wyszliśmy z pierwszej części segmentu fabularnego. Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Nieuchwytna do momentu, aż Geralt jej nie złapał za spódnicę, przyciągnął do siebie mocnym ruchem ręki. No, a potem wychędożył, jak to Geralt. No, dobra. No, Wiedźmini nie stronią od kobiet, to wszyscy dobrze wiedzą. Dobra, ile mam orenów? 391. A ja bym to po prostu... Ej, a może by tak... cichaczem podejść? No i udawać, że nikt tego nie widzi, że ja tutaj podchodzę, choć na pewno ktoś to widzi. Tak naprawdę. No i uderzyć do skrzynki. Oła. Co tu się wyrabia? Aha, że tak powiem, przeglądam w czasie rzeczywistym. Prawdziwy Wedmin. Nie uwierzą mi, bracia. Ej, dobra, pójdzie sobie? Bo jeżeli sobie pójdzie... O nie. Kurde, no idź dalej, idź. Bo chyba on tylko tego pilnuje, reszta ma to totalnie gdzieś. Ej, dobra, poszedł w cholerę. Zapisuję w tym momencie. Jak najbardziej, okej. Okay. I próbujemy jeszcze raz. Kurde! I tak mnie widział. No dobra, ja bym spróbował uciec. Jak rasowy tchórz. Zachowując wszystkie swoje pieniądze i do tego jeszcze... spodnie. Które oczywiście ubiorę. No muszę przynajmniej zobaczyć, jak wyglądają. Dobra, lepiej od tych pedalskich, które mieliśmy wcześniej. To na pewno. Bo tamte pantalony to rodem z Robin Hooda i facetów w rajtuzach, tak naprawdę. Ale dobra, okradłem strażników. Czy mogę już schować miecz, czy oni będą mnie ścigać w nieskończoność?
Jakbym miał się sugerować muzyką, no to właśnie w tym momencie już jestem bezpieczny. Ło, co się z tymi ptakami stało? Aż tak wieje, że tak je pozwiewało? Nie, okej, okay, zbliżmy się jeszcze trochę. Czy zapomnieli o tej kradzieży? Czy nadal pamiętają? I nie wybaczają takich rzeczy. No, o. Ej, chyba luz? I ja no nie wierzę, starczyło im uciec po prostu, tak się mogę... Oni nie mają w ogóle pamięci krótkotrwałej. Nie no, pogadam. Uwaga, no, halo. Czy już po prostu nie mogę? Zaciągnąć się chcesz, Nordlingu? No nie po tym, jak was okradłem, to na pewno. Obserwuję cię, Nordlingu. O ja, to obserwuj dowoli, ja mam już teraz. Przedmiot pokryte przyszedłem. Nie, serio, dobra, wydaje mi się, że jest to dobry moment na zapis. A tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie spodziewałem się totalnie, że to zadziała. No ani trochę nie myślałem, że kurde... Być może trzeba po prostu coś ukraść, a później uciec. Ale tak twardo, że w sinę pole po prostu sprintem się wypuścić i spokój. No chyba, że później strażnicy jednak będą chcieli mi zrobić krzywdę. No nie no, to są nilfgaardzcy strażnicy. Ja ich szturcham z bara, oni nic. Dobra. No to okej, jeszcze mam jakieś zadanie? A, no tak. Odnalazłem gdzieś po drodze list, ale to już jeszcze w trakcie nagrywania odcinku, tylko po prostu go nie przeczytałem, ale... Wszedłem sobie w listę zadań, patrzę i jest, brudna forsa. Więc trzeba znaleźć ten odpowiedni list. Pewnie tutaj, w przedmiotach użytkowych, nie do Yennefer, niech zaginiony brat. Licho ze studni również nie. Notatka dezertera, zapiski. Notatki szpiega. Przemoknięty list, kurde, skąd ja tyle tego mam? No i to jest właśnie to, jak się chodzi i zbiera wszystkie przedmioty, nie patrząc, co tak właściwie się podnosi. Dobra, tych trzech chyba nie czytałem. Dobra, te... Ej, moment, a to? Chymkę, tak jest, to Kajtek pisał. Dobra, mamy notatkę dezertera, za co on ma umierać, to już wiemy. Jeszcze mamy zapiski. Coraz lepiej nam idzie. Rozbiliśmy obóz w głębi puszczy nieopodal starego młyna i nieźle się już urządziliśmy. Ludzie niby biedni, ale jak się ich przyciśnie, to zawsze coś wysypłają. A to worek zboża, a to kilka koron. Źle nie jest. Na pewno lepiej niż w wojsku. Przynajmniej jest co do gęby włożyć, a ryzyko, że śmiercią nasze wycieczki przypłacimy i tak jest mniejsze niż jak nam Natalis szarżować na czarnych kazał. Aha, czyli pewnie jeden z dezerterów, których zabiłem wcześniej, miał po prostu taki liścik ze sobą. Prowadził pamiętnik, coś w tym stylu. Dobra, mamy notatki szpiega. Znowu pojawili się w obozie, znieśli dużo nowych łupów, w większości pancerzy i broni. Ale tym razem przynieśli też okutą skrzynię. Po południu zjawił się mężczyzna z zapasami jedzenia i picia. 16, 19, 20, 18, dobra, bardzo wnikliwy szpieg. Wczesnym rankiem w obozie zjawił się posłaniec, wywołał wielkie poruszenie. Natychmiast zorganizowano grupę osób do transportu skrzyni. Gdy zapadnie zmierzch, spróbuje wyśledzić, dokąd ją wywieźli. Skrzynię przeniesiono całkiem niedaleko stąd, do opuszczonej chaty, niedaleko starego młyna. Wystawiono strażę, nie udało mi się podejść bliżej. Wszyscy w obozie piją do wczoraj po południu. Już drugi dzień. Gdybyśmy teraz na nich napadli, wycięlibyśmy ich w pień. Szkoda, że dowódca wysłał na ten posterunek tylko mnie. Spróbuję podejść do nich w nocy. Jeśli szczęście będzie mi sprzyjało, być może pozbędę się ich sam. Okej, okay. I ostatni przemoknięty list. Jego ekscelencja Velerad, grododzierżca Wyzimy. Wasza ekscelencja, nie możemy już dłużej zwlekać. Zjadowcy mówią, że czarni już szykują machiny oblężnicze. Mąż, czy ja tego po prostu nie podniosłem z tablicy ogłoszeń? Tak zupełnie szczerze? No, tego akurat. No nie reszta oczywiście, ale te rzeczy. Gustaw jest sprawa. Ej, kurde, dobra, tego jeszcze też nie czytałem. Wszedłem w posiadanie sporej ilości preciozów. Nie pytaj jak. Skromność nie pozwala mi przechwalać się bohaterskimi czynami, których dokonałem w walce o naszą umiłowaną ojczyznę. W każdym razie jest tego tyle, że za cholerę sam nie udźwignę, więc wsadziłem wszystko do skrzyni i zakopałem na plaży. Tam pod klifem, na którym stoją dwie spalone chaty. Chodziliśmy tam razem na raki, pamiętasz? Twoje zadanie jest takie. Weź swoją dwukółkę. Załaduj na nią łopatę i zajedź na plażę, ale tak, żeby nikt nie widział. Weźmiemy skarb, sprzedamy go w Wyzimie i podzielimy się po połowie, jak szwagier ze szwagrem. Do zobaczenia i pamiętaj, nikomu ani mru, Jochen. Kurde, ale czy to wszystko? Nie, no wszystko chyba czytałem.
Więc czemu dalej przeczytaj odnaleziony list? Figuruje na mojej liście zadań. Kurde, czy jednak nie przeczytałem tego, co miałem przeczytać? A to może kluczowe przedmioty? O kurde, no, czyli tutaj... Nie, nie ma. Czyli któryś z was? No dobra, trudno. Od Yennefer. Zabazgrana kartka, jego wysokość. Zaginiony brat, zlecenie licho ze studni. Notatka dezertera, zapiski. Notatki szpiega, przemoknięty list. Pożółkły pamiętnik. Protokół z przesłuchania Wiedźmina. List Colgrima z cechu żmii. List poległego żołnierza i pokryte krwią rozkazy wojskowe. Wszystko przeczytałem, co miałem do przeczytania. I co teraz? No dalej się to nie zmieniło. Co jest grane? Dobra, ale skoro nie list, który mam w ekwipunku... W czasie pobytu w Białym Sadzie Geralt wszedł w posiadanie pewnego listu. Zintrygowany postanowił przeczytać go przy pierwszej nadarzającej się okazji. Z chęcią bym to zrobił, już nawet próbowałem, ale chyba go faktycznie nie mam. No nie sprzedałem go, to na pewno, bo listów się nie sprzedaje. Są zbyt tanie, a poza tym zbyt cenne, jak na swoją niską cenę. No dobra, skoro nic z tych rzeczy... Nie, no kurde, sorry, ale musiałem coś pominąć, to po prostu tak nie znika. No nie ma opcji po prostu. Gdzie jest ten list? No to mi nie wygląda na listy. No przemoknięty list, no proszę bardzo. Ale co z tego? To nic nie zmienia. Chyba, że tamten skarb po prostu ja już zgarnąłem wcześniej. Ej, dobra, to jakie zadanie mi pozostało? Czyżby główny wątek fabularny już? Moment, tu coś jest. Dostępne zadanie. Ej, z chęcią przyjmę coś nowego. Jeszcze nawet niedaleko, mniej niż 100 kroków stąd. Więc nawet albo dobra, wezwijmy płotkę jednak. Ale koniku, musisz podjeżdżać pod samą nóżkę praktycznie. Inaczej wyzywanie ciebie nie będzie w ogóle opłacalne. Aha, tu już jest tutaj? No to skacz, koniku, skacz. Oj, albo spadaj, koniku, spadaj. Nie, dobra, możesz zejść, Geralt. No, 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 no. Staruszka. Cóż może mi zlecić staruszka? Może sprzątnięcie chaty. Ale zamknięta, o dziwo. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Słynny quest z patelnią. Aż nagle w noc przed bitwą przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Więc co zrobiłaś? Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. I nie oddał. No, porywająca historia zaiste. A nie, ciekawe. I co było dalej? Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. Ja no, w poszukiwaniu patelni. Strata niby mała, ale... Geralt z Rivi. Biały wilk, łowca potworów, łowca patelni. Sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Wali z gnizną, tak? Dobra, pewnie, że pomogę. Na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. No zaczekaj i nie podchodź, bo mam zamiar użyć mojego znaku. Ardu. No, wiedźmini potrafią otwierać drewniane drzwi. Okej, mamy i skrzynkę, spodnie myśliwskie plus oreny. Nawet dużo orenów.
fajka. No ale patelni nie widać. Dobra, niektóre obiekty mogę zniszczyć, jakby co. No to już wiedziałem, inaczej bym się tutaj nie dostał po prostu. Faktycznie zwłoki. Aha. Babcinka miała rację. Ej, mamy fosfor, to do petard się przydaje. Oj, dużo ciekawych rzeczy. Receptura nowa. Nowigradzkie korony. Jest patelnia? Jest i patelnia. Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana do czysta. Pewnie magiczna. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. A może te listy wziąć i przeczytać? Nic. No, pani szanowna, już mam patelnię, o którą tutaj się rozchodzi. To nie był trudny quest, ale oczywiście jak to w Wiedźminie, zaczęło się od patelni, a tam już listy. Po których przeczytaniu pewnie dowiemy się czegoś bardziej intrygującego. Albo zbadajmy miejsce zbrodni. Jeżeli Geralt oczywiście będzie na tyle skory do pomocy. Pęknięty monokl. Ciekawe. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. A ja tu zagadki rozwiązuję. Bawię się w detektywa, no paniusi. Proszę alchemików, alkahest. No i same ciało. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Śmierć się garotą to nie jest nic przyjemnego. Bo garota to po prostu żyłka z dwoma uchwytami. Tak, żeby ten, który dusi tą żyłką, nie pokancerował sobie rąk. No dobra, no mam twoją patelnię. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. A ten drugi? Martwy. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj. Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. A już myślałem, że dobre słowo tylko. Że na tym się skończy. Okej, patelnia jak nowa. Zadanie skończone, 10 punktów doświadczenia wpadło. I pieczone jabłko, 5 sztuk. Plus chleb. Ej, a tobie nie jest? I sok jabłkowy, ej, a tobie, szanowna pani, nie jest potrzebne to? Bardziej niż mnie. Ja sobie wilka zabiję, a ty nie wiem, czy sobie poradzisz z wilkiem. Ale dobra, wszystko pozbierać. Dobra, nurkować może nie, Geralt, może nie. Ale dobra, co z tym zadaniem? Co z brudną forsą? No kurde. Naprawdę z chęcią bym to przeczytał. Jakbym znalazł gdzieś, ale nie mam, kurde, no nie mam. Co wam poradzę, jak nie ma tego listu? No sprawdziłem przy was wszystkie. I moje poszukiwania były bezowocne zupełnie. A, wilczek tam się chowa. To nie biały wilk, taki zwykły, najzwyklejszy, no chyba, że warg. Ej, warg, dokładnie. Dobra, bez uszczerbku, Radek. No nie, no Radek, no nie, może. Geralt z Rivi, już bardziej, ale Radek? Nie pasuje do niego Radosław w ogóle. Ej, mocny. Zbyt mocny, może tak go zróbmy. Ej, dobra, to nie zabija. Ale dobić można. Chodziło mi o Ignię oczywiście. Dobra, no babciu, widzisz, no ja sobie dam radę, a ty... Taki walk dla ciebie to była śmierć po prostu w męczarniach. Rozszarpana na strzępy, gdzieś tutaj, w głuszy. Ej, na grobę? Tak, po środku pola, jeszcze zarośnięty, a można... zniszczyć krzaki? Nie? Dobrze, że nie wzięli tego jako profanację. Szans zbezczeszczenie grobu. Dobra, jest chata na pustkowiu, choć tak naprawdę pustkowie to nie jest. To jest biały sad cały czas. Ja już tak myślę, że w następnym odcinku już można spokojnie chyba rzucić się na pierwszy fragment głównego wątku, więc spokojnie. Co my tu mamy? Ej, kurde, ciekawe rzeczy. Tylko to jest tak, ukradać chłopów mogę.
bez problemu, ale kiedy próbuję okraść wojskowych, to ci mnie gonią, ale niezbyt wytrwale, bo odpuszczają po jakimś czasie. Butelka wody też się przyda. Zawsze odnawia jakąś staminę naszą, czy tam wytrzymałość. No punkty zdrowia po prostu. Wiecie, o co chodzi. Nasz Hilfunio. Ale dobra, to chyba wszystko w tym domku. Nie, to jest naprawdę tak mega sielsko i anielsko. Po prostu kręcisz się po starożytnej polskiej wsi. Dobra, starożytnej to może nie. Średniowiecznej polskiej wsi. I robisz swoje, jako wiedźmin. Chodzisz, pomagasz ludziom. Zabijasz wilki. Okradasz strażników. Okupanta oczywiście. No przecież swoich nie wypada. Choć jeżeli coś ciekawego by mieli, to czemu nie? Nie, ale inaczej, mogę wam jeszcze przed końcem odcinka pokazać, co zamiast sprzedaży przedmiotów warto robić. Ej, hodowlam w polu? Dzięki wam stokrotnie, mistrzu. Nie ma sprawy, czyli rozumiem, że któraś z nich to twoja córka? Ja, no dobra, tamta pani też dziękowała, ale nawet nie chciałem tego słuchać. Trochę się speszyłem. Dobra, to jest tablica ogłoszeń, czyli Willy będzie po tamtej stronie gdzieś. Jeżeli uda mi się koło brzozy przebiec. Ej nie, tu jest karczma, a tu jest młyn. Ej dobra, to może zamiast karczmarza okolice młyna. W jednym z listów było coś właśnie, że skarb jest w okolicach młyna. No to jest młyn. A tutaj gdzie właśnie jestem, to są okolice, no to... Może wewnątrz. No dobra, okradnijmy rybaka. No szrama na honorze, no ale to jest tylko gra. A poza tym tego nikt nie widzi. Nikt się tym nie przejmuje. Nie, dobra, ale co, serio? Nic z tych rzeczy? Nie mogę tu wejść? No dobra, no to spróbujmy w bardziej wiedźmiński sposób, czyli Ardem. Znaczy już oczywiście okiełznam kamerę. Nie, dobra, zobaczmy, może to zadziała. Koleś, odsuń się, bo to ma odrzut. Błagam, nie róbcie mi krzywdy. Nie, nie, nie miałem takiego zamiaru nawet. Nie, no dobra, to tu nie idzie wejść, to może mapę od razu. I gdzie jesteś, kowalu? Tutaj. Ej, byłeś koło tablicy? Z ogłoszeniami? Kurde. Okej, okay, ale co lepiej robić z niepotrzebnym szmelcem, jaki nosimy? Albo po prostu z gorszym orężem, którego nie będziemy używać w ogóle? Zamiast sprzedawać za psie pieniądze. Witam, stołek. Lepiej po prostu chciałbym, żebyś rozwalić ten sprzęt i wyciągnąć z niego materiały. No patrzcie, no tutaj mogę zrobić już sobie kedwańską kurtkę na trzeci poziom, no ale troszeczkę mi do trzeciego poziomu brakuje. No mógłbym teraz skelgijską przeszywanicę zrobić, ale... No potrzebny sprzęt się pokrywa, a to jest zdecydowanie lepsze. W sumie to może już zrobię po prostu. Licząc, że na nic lepszego nie trafię do tej pory. Oczywiście do pory osiągnięcia trzeciego poziomu. No i dobra, w sumie. Czemu nie? Tylko teraz tak, coś jeszcze? Mógłbym sobie zrobić? Nie. No to rozwalmy. To i owo. Rozebrać na części. No właśnie, może na przykład tępy topór. Ale miałem tylko jeden? Wydawało mi się, że miałem ich zdecydowanie więcej. Ej, czemu to jest lepsze od mojego pancerza? Czemu to jest lepsze od spodni kawalerzysty? Ej, no tak mi nie róbcie. What? No dobra, te rozwalmy. Niech wam będzie, ale naprawię teraz wszystkie przedmioty i zobaczę, czy faktycznie spodnie myśliwskie są gorsze od... Znaczy nie, spodnie kawalerzysty. Czy są gorsze od spodni myśliwskich? No, trochę koron poleciało niestety. No ale co zrobić? Trzeba utrzymywać sprzęt w należytym stanie. No bywaj. Bywaj. Teraz tak, rzut oka w ekwipunek. Co z moimi spodniami? No te oczywiście gorsze. No ale te lepsze o dwa, no to po co ja kradłem? Kurde. No ale dobra, to mają, wiesz, że tak powiem, lepsze procenty. No ale słabszy pancerz. Tylko jak to wygląda? No kurde, no... Słabo. Ej, no moment, stop, to niby mają większy pancerz, no to o co tutaj chodzi? Aha, nie, sorry. Z prawej są te aktualnie noszone, z lewej te, które porównujesz, dobra.
Wszystko jasne, wybaczcie moją głupotę. No nie no, zostawimy myśliwskie chyba. Raz, że nie kradzione, a dwa. Choć w sumie te procenty. I wygląd, ach, kit niech będzie. No jak już ukradłem, trzeba nosić. Nosić dowody na sobie. Trzeci poziom, kurde, jeszcze troszeczkę brakuje. Ile dokładnie? Jak tam pasek, Geralt? Ale Geraldzie, włącz pasek proszę ze wszystkim, co masz. Wiesz, żywotność, experience, doświadczenie znaczy się. No nie, to jest sam początek drugiego poziomu dopiero. No ale cóż zrobić, niedługo trzeci poziom tak czy tak musi wpaść. Dobra kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!